Logarytm o podstawie a z liczby b to taka liczba c, do której należy podnieść liczbę a, aby otrzymać b. Podstawa logarytmu musi być liczbą większą od zera i różną od jedynki, a liczba logarytmowana musi być liczbą większą od zera. Na przykład logarytm o podstawie 2 z liczby 8 to 3, ponieważ liczba 2 podniesiona do potęgi trzeciej równa się 8.